Dzisiaj mamy dla Państwa wyjątkowe wydanie wiadomości, ponieważ Daria i Dominik pobrali się w dobie szalejącego koronawirusa. Dobry wieczór Państwu, Edyta Lewandowska. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Wesele odbywa się w centrum Polski. Zobaczymy, jak na to zareagował świat. Wieści o ślubie tej odważnej pary rozniosły się w zawrotnym tempie, zaczynając od dzikiej sawanny aż do światowych metropolii, takich jak Sydney. Londyn. Czy Dubaj, gdzie na tą okazję specjalnie przygotowano fantastyczny pokaz sztucznych ogni. W ostatniej chwili na lotnisku w stolcu wylądowała Angela Merkel. Z tego pośpiechu o mały włos nie spadłaby ze schodów swojego samolotu. Zapewne zastanawiacie się Państwo, kim tak naprawdę jest Daria i Dominik J. Kto mógł być tak szalony, aby pobrać się w czasie trwającej pandemii? Zobaczmy, skąd u nich wzięło się to szaleństwo. Zebraliśmy dość spory materiał o życiu Dominika i Darii, ale zacznijmy od początku. Daria J. urodziła się 30 października 1997 roku w Sieradzu. Jest córką Danuty i Jacka. Ma również młodszego brata Wiktora. Mimo 6 lat różnicy, jakie ich dzieli, mają naprawdę fantastyczne relacje. Daria jest ciepłą, rodzinną, pracowitą osobą. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket. Dominik, syn Agnieszki i Marka, na świat przyszedł 6 grudnia 1996 roku. Od małego dzielił pokój z 3 siostrami, stąd ta wrażliwość i cierpliwość do bab. Jest naprawdę dobrym i ciepłym człowiekiem. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lies. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, dość
tych smutnych wspomnień. Trwa wesele, nie smućmy się. Zobaczmy, czym para młoda trudni się na co dzień i co porabia w wolnych chwilach. Oddam ci serce, oddam ci siebie, kochana. Oddam ci miłość, oddam ci wszystko, co mam. Redaktorzy donoszą, że ta para otacza się wieloma przyjaciółmi. Zapewne są to ich wspólnicy, którzy pomagali im w tym wszystkim. Z nami wtedy jeszcze ktoś, wspaniali razem byli. Nie można było mieć ich dość. Żal teraz każdej chwili, bo przyjaźń to w sumie dziwna rzecz. Czas wszystko zmienia, więc trudno o niej śpiewać jest, gdy w głowie wciąż wspomnienia. Przyjaźń to w sumie dziwna rzecz. Czas wszystko zmienia, więc trudno o niej śpiewać jest, gdy w głowie wspomnienia. Wspomnienia żywe, wierzcie mi, aż po ostatnie chwile. Więc proszę was, wybaczcie, że powiem tylko tyle. Widział ich podróż z góry pan, rozgonił chmury wszystkie, bo chciał się z nimi spotkać sam, poszaleć towarzystwie. Po przeszukaniu Facebooka odkryto, że już 2 lata temu planowali się pobrać. Nikt wtedy się nie spodziewał, co to będzie za wydarzenie. Skarbie, jak patrzę na ciebie, skarbie, ja nadal nie wierzę, że Bóg dał mi taką kobietę. Muszę ci powiedzieć, wyglądasz tak pięknie, pięknie. Pozwól mi zabrać cię stąd, gdzieś, gdzie nikt nam nie przerwie. Pozwól mi być, proszę, pozwól mi żyć, proszę, pozwól mi. Domyślamy się, że materiały przedstawione Państwu mogły być dość wstrząsające i wzruszające. Lecz to nie koniec. Poprosiliśmy najbliższych o zabranie głosu. Dario i Dominiku, na tej nowej drodze życia życzymy Wam szczęścia, zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego. Żebyście się szanowali, żebyście żyli w zgodzie, w zdrowiu przede wszystkim, żebyście doczekali się potomstwa, żebyście byli z siebie zadowoleni i wyrozumiali dla siebie. Tego Wam życzymy. Kochani, życzymy Wam, abyście przeszli przez życie razem z uśmiechem na ustach, szacunkiem i zrozumieniem. A Ty? No, ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Spokojnego życia, realizacji planów, jak najszybszego swojego gniazdka. No i żeby w tym gniazdku zaroiło się od małych pisklątek. Wszystkiego najlepszego. Oh,
Dario i Dominiku, z okazji dnia waszego ślubu chciałbym życzyć wam wszystkiego, co tylko najwspanialsze. Żebyście w waszym małżeństwie nie natknęli się na żadne problemy i aby wasze dalsze życie było samą przyjemnością. Cieszcie się sobą, jak do tej pory, bo jest was piękna, wspaniała para. Wszystkiego, co tylko najlepsze. Wasze zdrowie! Bobiczki, bobiczki, życzymy wam wszystkiego, co najlepsze. Żeby... Zdrówka. Szczęścia. Zmuszności. Małych bobiczków. Małej armii. I żebyście zbudowali sobie domek. O, mieli takiego śmiesznego psa. Tak. Sarna, nie psa. No, sarna, nie psa. Żebyście byli zawsze szczęśliwi i uśmiechnięci. Wszystkiego, co najlepsze. Jeśli nas widzicie, to znaczy, że jesteście po. No więc, kochani, dużo zdrówka, szczęścia na nowej drodze życia, miłości, dużo, 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 dużo czego, Dominiku? Wytrwałości. Tak, dużo kompromisów. I szwagier, pamiętaj, że z pomocą szwagra swojego to zrobisz więcej niż fachowiec z doświadczenia, także pamiętaj. Siemanko, w strasznym upale Gaju Palmowym. Życzymy wam, abyście co rok mieli takie super wakacje z takimi widokami. Naprawdę jest przepięknie. Życzymy wam dużo, dużo, dużo miłości w waszym dniu. Dużo zdrowia, małych bobiczków, abyście byli szczęśliwi każdego, każdego dnia. Zrozumienia, kompromisów. O, bardzo dużo kompromisów. Wszystkiego najlepszego. Buziaki i pozdrawiamy z gorącej Krety. Moi kochani, Dario i Dominiku, z okazji dnia waszego ślubu życzę wam dużo zdrowia, wzajemnej miłości, życzliwości, szczęścia rodzinnego i małżeńskiego i żebym mogła się doczekać prawnuków. Szczęść wam Boże! Jestem babcią Dominika. To jest mój najstarszy wnuczek rodu męskiego. Cóż, zakochał się kilka lat temu. Chodził, chodził do takiej Darii. Fajna dziewczyna, więc w końcu namyślił się i postanowił zawrzeć związek małżeński. Nie tylko przed państwem, ale i przed Bogiem. No cóż, chciałabym życzyć, żeby wiodło im się szczęśliwie, żeby były same pogodne dni, żeby nie było kłótni, a jeśli będą, bo to się pewnie bez tego nie obędzie, to żeby się umieli dogadać, porozumieć, wybaczyć sobie nawzajem. Więc jeszcze raz życzę ci, kochany wnuku, i Darii też wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To jest strzał w dziesiątkę, tworzycie parę na piątkę, abyście długo o tym pamiętali i dalej się mocno kochali. Hurra! Hurra! Życzymy wam dużo miłości, wytrwałości, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego najlepszego i na tej nowej drodze życia, żebyście zawsze mieli uśmiechnięte twarze i byli ze wszystkiego zadowoleni. Bogosia, co? Życzymy młodej parze szacunku wobec siebie, miłości do siebie. Nie odwracali się od siebie. Wiktoria, czego życzysz Darii i Dominikowi? Uśmiechu na twarzy. Żeby się serce im nie złamało. Nigdy więcej się nie złamało. I co, żebyście zawsze... Doczekali się potomstwa. Potomstwa, dużego potomstwa. Wymarzonego domku. I co? I szczęścia, i zdrówka. Spełnienia marzeń. Także życzymy wam wszystkiego najlepszego i trzymajcie się. Hej, cześć, kochamy was. Dużo szczęścia i słodyczy, czego wam rodzina Maciejskich życzy. Wasze zdrowie na budowie. Hej! Dziś mamy 3 października, wesele Darii i Dominika. I to jest to, co ich czeka.
wam realizowania swoich pasji życiowych i spełniania najskrytszych marzeń. Młodzi, od wieczora do rana dużo, dużo, dużo bzykania, bez zbędnego dmuchania i do tego samych słodkości waszej pięknej przyszłej miłości. Trzymajcie się. O, jadą! Jadą, jadą już chyba, na wakacje jadą! Udanej podróży, a szczególnie tej poślubnej! Bądźcie młodzi, zawsze zdrowi, miejcie dużo siły i odwagi. Skurcz! Daria i Dominik, w dniu waszego ślubu życzymy wam zdrowia, szczęścia, wymarzonego auta i żebyście żyli w zgodzie. Wygrania w totolotka i wybudowania wymarzonego domu. Zdrowia, szczęścia i miłości. Żebyście zawsze się kochali, szli przez życie razem, zgodnie. Żebyście byli dla siebie cierpliwi, żebyście spełniali swoje marzenia. No i poza tym co? No żebyście zawsze się dogadywali, żeby w pracy Dominik czołgów nie rozwalał, tylko zarabiał dobrą kasę. Totolotek, jak już to tym czołgiem rozwalić, żeby po prostu wygrać te miliony od razu. Jak to mówią, rozbić bank. No i co? No, żeby wam te dzieci się rodziły, żeby dom był wykończony w ciągu roku, a nie tam 10-20 lat, nie? I co jeszcze? Żebyście wyjechali na wymarzoną podróż poślubną. Żeby wam się wszystko spełniało, wszelkie marzenia. Co sobie pomyślicie, to żeby od razu się wam wszystko spełniało. Dokładnie. Jak to mówią, bzyk, bzyk, gotowe, nie? No co, no to tego życzyli wam. Zaczniemy od najmłodszego. Kto? Oliwier. Ernest. Dorian. Justyna. No i ja, Paweł. Witczaki, witczaki. Trzymajcie się, pa, pa. I udanego życia, współżycia. Pa, pa. No witajcie młodzi. Ja jako inwestor, wujek, życzę wam dużo szczęścia, zdrowia i dużo miłości na nowej drodze życia. Drodzy nowożeńcy, Dario i Dominiku, w dniu waszego ślubu składam wam najserdeczniejsze życzenia. Życzę wam, aby ta miłość nigdy nie ustała. Abyście każdego dnia byli sobą zafascynowani, zauroczeni, nigdy się z tobą nie znudzili, mówili sobie miłe słowa. A na tej nowej drodze życia życzę wam, abyście spotykali tylko dobrych i życzliwych ludzi. Tego z całego serca wam życzę. Kochani Dario i Dominiku, w tym ważnym dla was dniu życzę wam, abyście zawsze darzyli się wielką miłością, zaufaniem i wyrozumiałością. Jak najmniej zmartwień i trosk, a wiele radości, zdrowia i uśmiechu na każdy wspólny dzień życia, gromadki potomstwa i jak ogień gorącej miłości, która dotrwa do późnej starości. Na nowej drodze życia życzymy wam! I got this feeling inside my bones. Niech wasz dom będzie budowany na odpowiednich fundamentach. Off from my city, off from my home. Zawsze jesteśmy zwarci i gotowi do pomocy, ale pamiętajcie, to nie są tanie rzeczy. Życzymy wam wspólnego gniazdka. Jak wiadomo, Dominik to romantyczna dusza. Niech was ten romantyzm nigdy nie opuszcza. A ja życzę wam, żebyście zawsze z taką miłością patrzyli na siebie jak dziś. Dominik, żebyś był królem strzelców, nie tylko na meczach, ale i w życiu osobistym. Samych pozytywnych testów, małych janucików.
Super dalekich podróży. Kochani, życzymy wam zawsze udanych imprez i żebyśmy razem zawsze spotykali się na Krzyżance. Super starości! Wiadomości dobiegają końca. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Młodej parze życzymy dalszego szaleństwa. Lecz prosimy, abyśmy pamiętali o najważniejszym, czyli zachowaniu bezpieczeństwa. Zapraszamy na odkażanie wewnętrzne do stolików. Udanej zabawy życzy rodzeństwo Państwa Młodych.